Kiedy przyjdzie ten sędzia? To ona. To kobieta. No, to kiedy przyjdzie? Na czas. Pani teraz też jak kobieta. Jak człowiek. Panie... Jak panu na imię? Ja tu pracuję. Dziękuję panu. Co tu się dzieje? Chorej nie wolno wychodzić. Chora była w łazience. Bez mojego zezwolenia nie wolno. Tak. Widzi pani, z kim ja muszę pracować? Zupełny brak odpowiedzialności. Mógł pani zaszkodzić. Podobno ma tutaj przyjść sędzia. To też pani powiedział? Wszystko powiem. Co takiego? Pan wie. O tym wszystkim, co mi tutaj robicie. Musimy. Jest pani chora. Jestem zdrowa. O tym zadecyduje sędzia. Proszę wybaczyć, że ja pierwszy, ale względy bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna? Czasami, ale teraz chyba nie. Pani... Cieplak? Pani Krystyna Cieplak, prawda? Nic nie mówi? Czasami aż za wiele. Nadpobudliwość, napady histerii, a potem depresja. Brak kontaktu z otoczeniem, tak jak teraz. Powinnam z nią porozmawiać. Spróbujmy. Pani Krystyno, słyszy mnie pani? Proszę otworzyć drzwi. Może pani wyjść? Może pani iść do domu? To na nic przykro mi. Zupełny brak reakcji. Powinnam wyznaczyć jej kuratora z urzędu. A to nie będzie konieczne. Mąż pani Krystyny, on teraz prowadzi wszystkie jej sprawy. Sama nie wiem. Może później. Będzie w lepszym stanie. A teraz mam dla pani niespodziankę. Co takiego? Uśmiechnięty dusiciel. Symulował? Zobaczy pani. Już się nie uśmiecha. Pigułki. Nie chciała słuchać, co? Ja... Sędzia. Tu dużo ludzi. Każdy opowiada. Ja już... mogę. Pigułki pomogą. Teraz mogę... mówić. Wreszcie. Voltarex. Dał pani Voltarex. Teraz mogę mówić. Dobrze, dobrze. Płakać też dobrze. Mogę.
proszę. Zwycięstwo! Kasiulek! Kasia! Kasia! Kasiunia! Kasiu! Nic ci nie jest. Nie zrobił ci nic. Ramuś jest kochany. My też cię kochamy. I nie oddamy ci nikomu, naprawdę. Proszę. Czego? Jakiś ksiądz do ordynatora. Zwariowałeś, jaki ksiądz? Antoni Wójtowicz. Dzień dobry. Witam księdza. Czym mogę służyć? Jest tu pana pacjentka. Mamy wielu pacjentów. W tym trzech księży i jednego biskupa. Ale spokojna głowa, wyleczę ich z tego. Cieplak. Krystyna Cieplak. Cieplak. Poszukam. Mamy tu wiele kobiet. To ta, z Trójki. Jesteś tu jeszcze? Nie. Ksiądz wybaczy. Nasz personel. Dyskrecja nie jest ich mocną stroną. Gdzie jest Krystyna? Ksiądz wybaczy, ale ja muszę być dyskretny. Tylko najbliższa rodzina. Wiem. Jestem jej bratem. Jak to? Jak to nie mogę jej zobaczyć? Siostra księdza, mechanizmy regulacyjne jej ustroju nie pozwalają... Może pan mówić po ludzku? Jest w szoku. To wyście ją w to wpędzili. I tylko my możemy ją z tego wydobyć. Rozumiem. Załatwię to inaczej. Co ksiądz chce zrobić? Pójdę do sądu. Nie ufam panu. Do widzenia. Proszę księdza, ma ksiądz rację. W czym? Że mi ksiądz nie ufa. Ja zaraz wszystko wytłumaczę. I siostra księdza, ona... Jej nie powinno tu być. Słucham? Popełniliśmy błąd. To znaczy nie ja, nie ja osobiście. Jeden z moich lekarzy podjął decyzję w oparciu o niepełny wywiad. Potem źle rozpoznał symptomy. A Krystyna? Przeżyła wstrząs. Potrzebuje kilku dni. Tygodnia, żeby ją z tego wydobyć. Proszę. Najwyżej tydzień. Oddam ją księdzu zdrową i całą. A pański szpital uniknie skandalu. Dokładnie. Ale najważniejsze jest zdrowie pacjenta. No nie wiem. Znam jeszcze paru lekarzy. To dobrze. Dam księdzu dokumenty jej choroby. Niech je przejrzą, jeżeli tylko znają się na psychiatrii. Skseruję je księdzu. Proszę. Proszę. Dziękuję. Ja naprawdę nie mam nic do ukrycia. Kręci mi się w głowie. Później pani weźmie. Aż tak mi pan ufa? Tabletki dałem, jak chciał. Brat był. Jaki brat? Pani brat, ksiądz.
Antoni? Przyjdzie tutaj? Jak brat, to wpuszczą. Ale teraz? Nie. Odwiedziny są od 6. Nie mówiłeś, że ma brata i do tego księdza. To tylko proboszcz. Głupi, gminny proboszcz. Ale nie idiota. Skąd wiesz? Jestem psychiatrą. To zapisz sobie coś na uspokojenie. Musisz ją stąd zabrać. Jeżeli wreszcie ktoś skojarzy fakty, będę udupiony, rozumiesz? Już raz byłeś udupiony. Nie pamiętasz? 2 lata temu w Nałęczowie. Przestań. Kto ci wtedy pomógł? Teraz mogę stracić jeszcze więcej. Nie licz bez końca na moją wdzięczność. Wdzięczność. Ja mówię o pamięci. A tą akurat mam dobrą. Proszę. Proszę cię tylko o 2 dni. Tylko 2? Ani minuty dłużej. Więcej mi nie trzeba. No. Już czuję, jakbym tracił pamięć. 2 dni. Nie przeszkadzam? Żartowałem oczywiście. Przyzwyczaiłem się do tego, że pacjenci mnie nie lubią. Jestem trochę jak Odys, prowadzący swoich ludzi do domu. Chronię was przed burzami. Zatykam uszy przed śpiewem syren, podaję zioła. A wy wciąż tylko burzycie się, narzekacie. Odys nikogo nie ocalił. Wrócił do domu sam. Proszę, jaka elokwentna. Czyżby tabletki nie działały? A to później. Teraz ma pani gościa. Antoni. Może ktoś z najbliższej rodziny. Antoni. Bez emocji proszę, bo będę musiał zrobić pani zastrzyk. Znowu? Mam nic nie mówić. Nie skarżyć się. Sędziemu, bratu, nikomu. Jak pani woli. Peter. Krysiu. Ty nie możesz, nie możesz tego zrobić. Nie możesz. Już to zrobiłem. A ja ci nie pozwolę. Nie pozwolę! Już 2 tygodnie temu złożyłem wniosek, jak tylko znalazłaś się w szpitalu. Jesteś psychicznie chora, Krysiu. Nie możesz opiekować się córką. Jesteś bydlakiem. Jesteś bydlakiem. Jesteś bydlakiem. Jestem ojcem. A ty? Ty jesteś tutaj, Krysiu. Jutro sąd. Pozbawi cię wreszcie praw do Kasi. Praw rodzicielskich. Już jutro. Jutro już będzie po wszystkim. Krysiu.